co on teraz o tobie myśli? Oczywiście dla męskich widzów, co ona teraz o tobie myśli? Witam serdecznie na kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję za odwiedziny mojego kanału. Proszę o subskrypcję, lajki, proszę o komentarze, proszę o feedback, czy rezonuje z Państwem moja wróżba. I w razie potrzeby indywidualnych, różnych rozmów, wróżb, proszę pisać na mój e-mail. E-mail znajdą Państwo pod filmem. Więc dzisiaj mamy dwie grupy. Grupa pierwsza. Aniołek ametystowy, fioletowy. Grupa druga. Aniołek opal. Opal przeźroczysty. Proszę wybrać grupę. W każdej grupie jest 6 kart Lenormanda. I zobaczymy, co powie nam grupa pierwsza. Aniołek ametystowy. Zaczynamy. Stawię tam wyżej te karty, by Państwo zobaczyli. Dobrze, co on teraz o tobie myśli? Jestem niespokojny. Nerwowy. Niepokoi mnie ta sytuacja pomiędzy nami, która teraz zaistniała. Mam dużo emocji. Emocje zaprzątają mi głowę. Nie dają mi spokoju. Niepokój, nerwowość, emocjonalność zaprzątają moją głowę. Wiem, że mam dużo emocji do ciebie, dużo uczuć i te krążą po całym moim ciele. I stwarzają to, że jestem właśnie pełen niepokoju, nerwowości. We mnie jest chaos. Chaos, roztargnięcie, niepokój. Bardzo chciałbym z tobą porozmawiać o tym, co czuję, co myślę. Wiem, że nie ufasz mi, ponieważ grałem nieuczciwie, ponieważ nie chciałem tobie pokazać mojej prawdziwej, autentycznej twarzy. Grałem kogoś, kim tak naprawdę nie jestem. Udawałem kogoś przed tobą. Zakładałem maskę, maskowałem się, byś nie dowiedziała się o moich prawdziwych uczuciach. Przepraszam, jeśli cię skrzywdziłem. Wiem, że zagrywałem nieuczciwie i nadużyłem sobie twoje zaufanie. Wiem, że jesteś w stosunku do mnie nieufna. Nie chciałem pokazać, ile mam właśnie tej uczuć i emocji w stosunku do ciebie. Udawałem, bajerowałem, kręciłem, kłamałem, zgrywałem po prostu jakiegoś głupka. To właśnie sprawia, że jestem teraz niespokojny, zdenerwowany. Nie wiem, czy mi zaufasz. Nie wiem, czy mogę to naprawić. Być może
Dowiedziałaś się, że cię zdradziłem, okłamywałem. Bardzo żałuję. Być może wiesz, że grałem na dwa fronty, że byłem dwulicowy, że ryzykowałem, kłamałem, kombinowałem coś nieuczciwego. Ale koniec z tym. Chcę to radykalnie zakończyć. Wiem, że było też to powodem, że jak zagrywałem właśnie na dwa fronty, na dwie strony i że oszukiwałem Ciebie, wiem, że było to też powodem naszej kłótni i zerwania naszej relacji. Obiecuję, że koniec właśnie z tymi kłamstwami, udawaniami i dwulicowością. Bardzo chciałbym odrodzić się na nowo i udowodnić, pokazać Tobie, że potrafię inaczej. Zacząć jeszcze raz od początku, jeśli byś dała mi szansę. Bardzo chciałbym, by doszło do spotkania. Chciałbym zaprosić Cię na randkę. Chciałbym napisać Ci wiadomość. Chciałbym przeprosić Ciebie za wszystko, co zrobiłem i jak fałszywie zagrywałem z Tobą. Chciałbym przeprosić Cię z bukietem kwiatów, po to, byś mi przebaczyła właśnie tą moją dwulicowość i maskaradę. Tak bardzo chciałbym zaprosić Cię na spotkanie, na rozmowę. Chciałbym zrobić Ci niespodziankę, coś miłego. Po prostu cokolwiek, byś zapomniała o wszystkim, co było między nami złe i byś dała nam szansę spróbować jeszcze raz. Tak bardzo bym chciał, byś przyjęła moje zaproszenie. Tak bardzo bym chciał, by doszło do naszego spotkania. Do spotkania gdziekolwiek, czy w jakimś miejscu publicznym, jak park, czy w mieście, czy przez internet, przez wideokamerkę. Jest mi to naprawdę wszystko jedno. Ważne, byśmy mogli porozmawiać jeszcze raz o wszystkim, co się stało i o tym, że chcemy spróbować jeszcze raz, byś dała mi szansę. Bardzo bym chciał pokonać te wszystkie trudności i właśnie z Tobą znów spotkać się w pięknej atmosferze. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Proszę, daj mi szansę. To była grupa pierwsza. Także takie właśnie tutaj energie płyną z tych kart. I na pewno chce partner zaprosić Was na spotkanie. Właśnie na dnie talii było tutaj spotkanie, zaproszenie. Czyli zaproszenie do rozmowy, zaproszenie do spotkania. Tutaj dalej, jak popatrzę na ten plik kart, co było właśnie na spodzie talii, pożądanie, pragnie partner też harmonii, wyjaśnienia wszystkich sporów, tęskni za Wami, chce być lojalny, wierny, znów oddany dla Was. Chce tu wszystkie komplikacje wyjaśnić i ten właśnie jakiś konkretny kierunek, tak, po prostu rozwoju Waszego związku. Chcę wyjść z tych blokad, tajemnic, chcę otworzyć nowy rozdział do szczęścia. Także pozytywne karty, pozytywne myśli partnera dla grupy pierwszej. Dziękuję grupie pierwszej i zaczynamy teraz grupę drugą. Co myśli partner do osoby pytającej, do osób pytających z grupy drugiej?
skończyłem tą dwulicową grę. Skończyłem grać na dwa fronty. Skończyłem spotykać się z tą inną partnerką, o którą byłaś zazdrosna, o którą byłaś zła. Zakończyłem ten romans z inną kobietą i zdecydowałem się na ciebie. Zakończyłem wszystko, uśmierciłem jakby właśnie te spotkania, kontakty, telefony, pisanie z tą inną rywalką, konkurentką. Chcę teraz, byś dała mi szansę i chcę szybkiego rozwoju spraw, kontaktu z tobą i pojednania. Chcę przekazać ci informację. Chcę uleczyć nasz związek, naszą relację. Chcę, byśmy komunikowali się na nowo. Chcę, by szybko doszło pomiędzy nami znów do normalnego kontaktu. Tęsknię za tym kontaktem i chcę zrobić pierwszy krok. Chcę skontaktować ciebie i chcę, byśmy się spotkali lub porozmawiali. Uwierz mi, że zakończyłem wszystkie tamte inne relacje. I chcę zaryzykować właśnie nowego początku tylko z tobą. Jestem gotowy. Chcę się odrodzić na nowo i aktywnie spróbować z tobą jeszcze raz. Chcę, byś mi wybaczyła. Chcę przeprosić i uleczyć wszystko, co było złe pomiędzy nami. Chcę, byś mi na nowo zaufała. Chcę, byś ze mną rozmawiała. By znów wróciły nasze rozmowy, kontakty i spotkania. Podejmę inicjatywę i zrobię właśnie ten pierwszy krok do pogodzenia się. Chcę, by była między nami harmonia. Chcę założyć z tobą rodzinę, bardzo harmoniczną, bardzo piękną. Żądam ciebie, jesteś partnerką, którą pożądam, którą pragnę, która działa na mnie bardzo w sposób seksualny i mam do ciebie głębsze uczucia. Pragnę też zbudować głębszy związek oparty na pięknej, romantycznej miłości, pięknych, intymnych momentach. Pożądam tylko ciebie. Chcę, by spełniły się nasze marzenia. Chcę, byśmy weszli w głębszy stan emocji. Byśmy spojrzeli głębiej, co czujemy do siebie, jak siebie bardzo pożądamy. Jesteś dla mnie bardzo atrakcyjną kobietą. Jesteś głęboko w moich myślach i uczuciach i sercu. Pragnę cię. I chcę z tobą spełnić wszystkie moje piękne marzenia. Niestety potrzebuję jeszcze czasu. Jestem jeszcze zablokowany. Wszystko mnie przytłacza. Boję się, że mi odmówisz rozmowy czy spotkania. Boję się, że za dużo złego się stało, co ciebie, czy co nas przygniata, co nas obciąża. Wiem, że stało się dużo złego i popełniłem błędy. To obciąża nasz związek, naszą komunikację, naszą relację. Na pewno jest to ciężka praca, by wszystko wróciło do normy, by wszystko wróciło do tego stanu, jak było. Jest to ciężka, mozolna, długa droga. Ale jestem gotowy, by podjąć to ryzyko. Chcę otworzyć nowy rozdział, chcę
otworzyć się na komunikację z Tobą. Pragnę szybkiej rozmowy i wyjaśnienia wszystkich spraw. Niestety jeszcze jestem obciążony tym wszystkim, co się wydarzyło. Chcę, byśmy wyszli z tych blokad i znowu mieli lekkość, po prostu lekkość, romantyczność w naszej rozmowie, w naszej relacji. Pragnę tego. Wiem, że jest już czas, byśmy oboje otworzyli się na komunikację i na nową szansę, na nowy początek, byśmy napisali nowy rozdział naszej pięknej, miłosnej relacji. Uczucia, myśli, emocje pływają, przepływają przeze mnie, w te i we w te, nie dają mi spokoju. Tęsknię za Tobą. Myślę o Tobie i tęsknię. Chcę się umocnić, być stabilniejszy, uleczyć wszystkie moje negatywne myśli, negatywne emocje i chcę, byśmy byli szczęśliwi. Pragnę z Tobą być znów szczęśliwy. Mam tą nadzieję na dobry początek i na powrót naszych relacji i rozmów, spotkań, pięknych momentów. To była druga grupa, także w dwóch grupach jest potencjał na to, że partner myśli o Was, że ma dużo uczuć, emocji, tęskni, że chce się spotkać, że jesteście w jego sercu i myślach. Pomimo, że tu w drugiej grupie jest troszkę blokad, obciążeń, być może stało się coś rzeczywiście negatywnego, ale prosi Was partner o spotkanie też, o nową szansę. Więc w dwóch grupach jest szansa na spotkanie, na rozmowę, na wyjaśnienie tych problemów, czego Państwu najszczerzej z głębi serca życzę. Dziękuję ślicznie za odwiedziny mojego kanału. Proszę o subskrypcję, feedback w komentarzach, czy z Państwem rezonuje ta grupa, którą wybraliście. Dziękuję za lajki. To wszystko jest ważne dla rozwoju mojego kanału, dla algorytmów kanału na YouTubie, by kanał był aktywny codziennie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam najmocniej i do usłyszenia już na pewno wkrótce.